Jest pani no, niekwestionowaną królową TVN-u. Też ta pani tak uważa? Ja nie wiem, tak mówią. Tak mówią. I teraz pojawiły się takie spekulacje, że pojawia się Edyta Górniak i czy ona może pani zagrozić? Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy zagrozić. W ogóle wszyscy, jak są utalentowani, to niech się talentują w TVN-ie jak najwięcej. Uważam, że w ogóle nie ma konkurencji. Są ludzie bardzo dobrze, którzy się ogląda i bardzo ciekawie. Edyta Górniak na pewno do nich należy. Ma nieprawdopodobny talent. Dosyć trudne życie. Jej szkoda, że nie rozwinęła tego jeszcze bardziej, tak? A myśli pani, że jej program to będzie hit, jak będzie uczyła się jeździć? Wydaje mi się, że chciałabym to zobaczyć.